No właśnie, chodźcie, 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 tak, byli zafascynowani. Miasta, rączki, jedna, druga, ufą leci, ocznie druga, wszystkie gwiazdki wysoko świeciły, wszystkie razem zatańczyły, choć gwiazdeczko, choć gwiazdeczko. Górnicy, tak, ale górnicy. To jest, wiecie, kilka takich grup. Czyli są górnicy ci, którzy wydobywają węgiel i górnicy ci, którzy pilnują, żeby na kopalni było bezpiecznie, pilnują, żeby górnicy dobrze pracowali i pilnują, żeby po prostu efekty ich pracy dawały po prostu pieniążki, żeby ci górnicy do domu przychodzą, to mogli przynieść do domu pieniążki. Bo każda praca jest taka. I to tacy za to pierwsi, tłuszki, tłuszki, tłuszki leśne, stają co dzień bardzo wcześnie, liście mają z nas po raz, zaczynają sprzątać świat. A teraz powiem, jak górnicy idą na dole w kopalni, jeden górnik spotyka drugiego górnika. Jak witają się górnicy? Bardzo dobrze. To wy wiecie wszystko. Tak jest. Górnicy witają się, wymieniają pozdrowienia, mówią sobie szczęść Boże. To jest górnicze pozdrowienie. Dobrze. Wiele, prawda? A jak się włączy taki kombaj, to można bardzo dużo. Później też będzie. Wyrobiska do drugiego, tam są takie pochylnie, czyli musi iść pod górę, na dół, dużo kamieni. Taki sztygar jak chodzi, to podbiera się taką laską. Ty sobie tam pomagasz, żeby przejść. Później gdzieś tam stuka, prawda, sprawdza, czy to się dobrze trzyma, czy to się dobrze trzyma, czy nie trzeba coś poprawić. I taka laska sztygara nazywa się jak? Nie wiecie. To się nazywa kryka. Sztygar chodzi taką kryką. Sprawdza, czy wszystko jest na kopalni dobrze, czy jest dobrze zabudowane, czy się trzyma, czy coś nie urywa. No i ponadto ta kryka pomaga mu chodzić po kopalni, poruszać się.